Debata jedynki. Trwa strajk nauczycieli. W związku ze strajkiem nauczycieli dyskusje dotyczące poparcia bądź braku poparcia tych wszystkich, którzy sprawę obserwują. Z jednej strony rodzice, z drugiej strony uczniowie, z trzeciej strony sami nauczyciele, rząd, który przygląda się temu wszystkiemu i prowadzi negocjacje, związki zawodowe, które w tej sprawie są podzielone, i w całej tej sprawie po raz pierwszy od dawna pojawia się dyskusja i powód do dyskusji na temat tego, jak w istocie wygląda stan polskiego, brzydkie słowo, systemu edukacji. Jak wyglądają polskie szkoły? Czy uczą dobrze, czy uczą źle? I co zrobić, aby uczyły najlepiej, jak to jest możliwe? O tym będziemy dyskutować w debacie jedynki. Michał Rachoń, witam Państwa serdecznie. Witam również gości. Są z nami pan profesor Andrzej Waśko, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, były sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, witam wszystkich. Profesor Aleksander Nalaskowski, pedagog, no, legenda, jeśli można w ten sposób powiedzieć, polskich pedagogów, członek Narodowej Rady Rozwoju. Za chwilę będzie z nami, powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Witam serdecznie również Macieja Kożuszka, niegdyś nauczyciela, dziś dziennikarza, publicystę Gazety Polskiej. Panowie, witam serdecznie. Gazeta Polska opublikowała w najnowszym numerze wyniki sondażu. Zadała pytanie respondentom o to, w jaki sposób oceniają polską szkołę i w jaki sposób oceniają to, co w polskiej szkole się dzieje. I wyniki tego sondażu są, no, co najmniej zastanawiające. Na pytanie, fundamentalne, proste pytanie, polskie szkoły dobrze uczą, zgadzam się z tą tezą, odpowiedziało 36% respondentów. Nie zgadzam się, 55% respondentów. Na pytanie, czy zgadzasz się z poniższym twierdzeniem, obecnie uczniowie nie są w stanie wystarczająco dobrze przyswoić wiedzy bez korepetycji, zgadza się z tym prawie 60% respondentów, bo 59%. Nie zgadza się 32%. I pytanie dotyczące również samego strajku. Czy twoim zdaniem polscy nauczyciele powinni pracować przy tablicy przynajmniej tyle samo, co średnio nauczyciele w innych państwach Unii Europejskiej? Zgadza się z tym 68% respondentów. Wszystko to wskazuje na to, że krytycznie, Polacy krytycznie patrzą na to, jak wygląda w Polsce szkoła i w jaki sposób szkoła uczy i edukuje. Zwracam się do pana profesora Andrzeja Waśko. Okrągły stół w sprawie oświaty, w sprawie edukacji ma się odbyć. Odbędzie się za chwilę. Dyskusja na ten temat powinna zacząć się od fundamentalnego pytania. Co należy w polskiej szkole zmienić, żeby ta ocena, żeby ten stan rzeczy się zmienił, żeby szkoły uczyły dobrze? Pan jak odpowiada sobie na to pytanie? Ja myślę, że te wyniki badań opinii publicznej są bardzo miarodajne, to znaczy odpowiedź jest podwójna. Częściowo polska szkoła uczy dobrze, bo polska szkoła jest bardzo zróżnicowana. Są dobrzy nauczyciele, są dobrze zorganizowane szkoły, szkoła jest elementem potencjału cywilizacyjnego narodu i to nie jest tak łatwo zniszczyć w ciągu jednego czy dwóch pokoleń. Przetrwała w jakiejś kiepskiej kondycji, ale funkcjonalnie okres PRL-u i teraz przechodzi długą, długą 25-letnią już reformę. No ale z drugiej strony to, co podjął jako swoje zadanie rząd Prawa i Sprawiedliwości po 2015 roku, czyli korekta tych długotrwałych reform, to też wynikało z oceny krytycznej. I z oceny, bo szkołę oceniamy przede wszystkim po tym, jak ona przygotowuje młodych ludzi do życia, do pracy i do dalszej edukacji. I były opinie pracodawców mówiące, że nie za dobrze się dzieje. Były opinie i są opinie uczelni, które pokazują, że po wprowadzeniu nowej reformy nie za dobrze się dzieje. No i mamy problem z rozmaitymi kwestiami wychowawczymi związanymi ze stylem życia, z obyczajowością, z więzią społeczną, z tym, czy tutaj nie jest coś do naprawy. Z tego powodu podjęto działania naprawcze. One wywołały bardzo silny opór. Myślę, że obecny strajk jest jakimś elementem tego oporu i ma ewidentny wymiar polityczny, ale on także
opiera się na potencjale takiego buntu i frustracji, który w środowisku nauczycielskim istnieje od bardzo dawna, niepamiętnych czasów. A ten potencjał bierze się stąd, że nauczyciele jako grupa zawodowa, jako grupa społeczna byli najbardziej poszkodowaną grupą przez te wszystkie reformy od końca lat 90. i z całą pewnością oni nie odczuli poprawy swojej sytuacji po 2015 roku. Więc to ma wymiar obiektywny i wymiar gry politycznej, która się toczy i też jest interesująca do analizy. Profesor Nalaskowski w jednym czy w wielu swoich wystąpieniach wspominał o tym, że problem polegający na tym, czym stała się polska szkoła czy polski system edukacji po 1989 roku, i użył pan takiego porównania, odpowiedzią na głód, który występował w czasach komunizmu, było obżarstwo, którym stała się szkoła po 1989 roku, zamiast stosownej diety, która spowodowałaby, że te szkoły, że ta szkoła po 1989 roku mogła stać się miejscem, w którym ludzie edukowani są tak, jak być powinni. Jak pan patrzy na tę perspektywę, na perspektywę no już kilkudziesięciu lat systemu szkolnictwa w III Rzeczpospolitej? Czy pan profesor Nalaskowski nas słyszy? Panowie, Maciej Kożuszek na to pytanie, jak sobie odpowiada za chwilę z panem profesorem, będziemy się słyszeć. Znaczy ja mam wrażenie, że to jest tak, że w tej chwili jesteśmy w dosyć szczególnym momencie, bo napięcia społeczne związane ze strajkiem nauczycieli są tak duże, że no też jest popyt w pewnym sensie na jakieś takie radykalne konkluzje, radykalne wnioski, szczególnie myślę po prawej stronie sceny politycznej. Właśnie teraz byśmy mieli tendencję do tego, żeby powiedzieć, że szkoła w ogóle nie działa, że nauczyciele nie uczą dobrze i tak dalej, tak dalej. Znaczy, natomiast ja myślę, że ja bym zaczął od innego punktu, to znaczy ja uważam, że dobry system edukacyjny, który jest skuteczny, który wyznacza pewne cele i je skutecznie realizuje, to nie jest coś, co się dzieje samo przez się, to znaczy to nie jest coś, co jest jakby jakąś naturalną konsekwencją tego, że na przykład rośnie PKB per capita, bo to badania też pokazują to, że nie każde państwo, które ma silną gospodarkę, ma zarazem mocną, powszechną edukację. Dlatego też jakby, jeżeli rzeczywiście chcielibyśmy zreformować polską szkołę, chcielibyśmy, żeby ona przestała być takim no właśnie dziwnym dosyć jako system, konglomeratem dobrych nauczycieli i złych nauczycieli, szkół, gdzie nauczyciele są motywowani do tego, żeby się rozwijać, do tego, żeby się doszkalać, do tego, żeby dobrze uczyć, i szkół, gdzie panuje no pewna taka kultura równania do przeciętności, żeby nie powiedzieć gorzej, no to musimy to przeprowadzić konsekwentnie. Ja też uważam, że jakby ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że w polskiej szkole to nie jest tak, że brakuje pomysłów dobrych. To znaczy dobrych pomysłów na edukację, dobrych lub mniej dobrych, to zależy od naszej indywidualnej oceny. Ale jest naprawdę sporo. Problem jest taki, że żaden z nich nie jest nigdy realizowany konsekwentnie, a często uznaje się, że jakby wystarczy, nie wiem, przeprowadzić godzinne szkolenie nauczycieli, czy stworzyć ministerialny program, żeby tak naprawdę zmienić szkołę, a ci, którzy te reformy próbują wprowadzać, często nie mają świadomości, jak na tym najniższym poziomie, na poziomie nauczyciela, który prowadzi konkretną lekcję w konkretnej klasie, tak naprawdę to wygląda. Żeby podać przykład, ja to jeszcze w tym czasie pracowałem w szkole, była taka wielka rewolucja kopernikańska, żeby przestać nauczać wiedzy, a zacząć nauczać umiejętności, prawda? I to promowała głównie minister Hall i to miało jakieś tam swoje uzasadnienie, ale za każdym razem, kiedy to schodziło o poziom niżej, od kuratorium do dyrektora, od dyrektora do nauczycieli, to właściwie ten sam pomysł przestał być kompletnie rozumiany i zamieniał się w praktyce w sytuację taką, którą mogę przytoczyć. To znaczy, że panie na przykład nauczycielki zmuszone do zmiany swojego programu nauczania, żeby nie było nauczania wiedzy, to nie pisały już uczeń zna przyczyny rozbicia dzielnicowego, tylko pisały uczeń umie wymienić przyczyny rozbicia dzielnicowego, więc jakby wiele z tych zmian, które są proponowane w polskiej edukacji, w efekcie kończą się takim składaniem
ofiar na ołtarzu takiej bożka, takiej biurokracji. To znaczy, że trzeba wypełnić pewną dokumentację, a szkoła idzie swoim rytmem. Kto chce, to się rozwija. Kto chce, ten dobrze uczy. Kto nie chce, nie jest do tego zmuszony i to wygląda tak, jak wygląda. No dobrze, ale gdyby próbować zdefiniować fundamentalny, główny problem i czy w ogóle istnieje tego rodzaju świadomość, czy panowie znają odpowiedź na pytanie, gdzie jest fundamentalny problem z sposobem edukowania młodych ludzi w Polsce? Na czym polega problem ze szkołą? No nie ma tutaj jednej odpowiedzi na wszystkie pytania. Jest mnóstwo pytań konkretnych i szczegółowych dotyczących różnych sytuacji, różnych typów szkół. Może punktem do dyskusji powinna być teraźniejszość, czy też ten kontekst, z którym mamy do czynienia od 3 lat. No, trzeba powiedzieć, że pod koniec lat 90. zaczęła się reforma oświaty, reforma systemowa, która się wymknęła spod kontroli jej autorom. Marzono i wyobrażano sobie, że na podstawie czy na fundamentach dawnej szkoły z okresu PRL-u, jeszcze w której dużą rolę odgrywała starsza tradycja edukacyjna, zbuduje się jakiś kryształowy pałac genialnych metod nauczania, kreatywnych nauczycieli, kolorowych podręczników i wszystko przeniesie nas w jakąś inną epokę edukacyjną. Okazało się w praktyce, że nikt swoich pomysłów nie potrafił zrealizować konsekwentnie, że to, co spodziewano się da nam postęp, to generowało problemy, jakich w punkcie wyjścia sobie nie zdawano sprawy, że one mogą zaistnieć. Pojawiały się konflikty, pojawiały się rozczarowania, pojawiały się próby wychodzenia z sytuacji wzajemnie ze sobą sprzeczne, bo można by tutaj, gdybyśmy mieli więcej czasu, przypominać i to, co zastał minister Giertych w 2007 roku i to, co potem po nim wzięła pani minister Halowa. Oni też sobie zdawali sprawę, że to wszystko nie idzie tak, jak powinno. No i dodali następną warstwę reformy, która chaos jeszcze pogłębiła. Do tego stopnia, że wygrał wybory PiS z programem zmian w oświacie, to znaczy takich zmian, które by przywróciły jakieś sprawdzone rozwiązania, na przykład 4-letnie liceum. To miało wielkie poparcie społeczne i do dzisiejszego dnia ma to poparcie społeczne. No ale te reformy, które od 3,5 roku wprowadza pani minister Zalewska, też jeszcze się nie zakończyły. Nie doprowadziły do tego, co było jednym z bardzo ważnych elementów sanacji systemu, to znaczy do poprawy organizacji pracy szkoły i do poprawy statusu materialnego i statusu społecznego nauczyciela. Te rzeczy nie zlikwidowano w szkole papierologii i biurokracji. Te rzeczy znalazły się w porozumieniu podpisanym niedawno z NSZZ Solidarność. No one się znalazły tam dlatego, że nie zdążono tego zrobić wcześniej, a to było programem rządu przed 2015 rokiem i jest dalej aktualne. No więc w pewnym sensie ten strach jest dlatego z tych samych powodów, które były już wcześniej zdefiniowane i które były wcześniej w programie rządu, jak on zaczynał swoją misję. Generalnie diagnozy tutaj są dość podobne. Często po lewej i prawej stronie słyszymy to samo, no ale jednak teraz temperatura tego sporu jest zupełnie inna i strajk przenosi nas w inną epokę. Szkoła została totalnie upolityczniona, zostały jakby podzielone. Ale chciałbym od tego na chwilę odejść, bo dyskusja dotycząca tego, czy jest to strajk polityczny, jaki jest jego wymiar polityczny, o tym wszyscy słyszymy tak naprawdę od momentu rozpoczęcia całej tej dyskusji, ale mnie w tej sprawie interesuje najbardziej to, w jaki sposób i gdzie w tej całej przestrzeni edukacyjnej są ci, którzy, no, dla których w ogóle szkoły funkcjonują. Po to one przecież są, żeby ludzie, którzy do nich trafiają, dzieci, które do nich trafiają, po tym procesie edukacji uzyskiwały wiedzę, uzyskiwały wykształcenie, które pozwala im funkcjonować w przestrzeni publicznej, w swoim dorosłym życiu. No a mam wrażenie, że istnieje z tym problem, że istnieje problem, nie wiem, z czytaniem lektur, mam wrażenie, że istnieje problem z pozyskiwaniem takiej wiedzy, która wydawałoby się, no była przez całe lata pewnym kanonem oczywistym, który powinien uzyskiwać młody człowiek, który trafia do szkoły, a chyba to się nie udaje. Maciej Kożuszek, na czym polega ten problem?
Znaczy, moim zdaniem problem, pan profesor bardzo słusznie powiedział o dodawaniu kolejnych poziomów, prawda? Bo to, o czym mówi pan redaktor, mogłoby się na przykład stać postulatem kolejnej reformy czy kolejnych jakichś pomysłów w edukacji. Natomiast w efekcie mamy taką sytuację, kiedy ta edukacja jest takim statkiem, który sobie płynie dosyć na zasadzie pewnej inercji. Natomiast co chwilę ktoś dodaje. Właśnie jedni powiedzą, no ja jako osoba o konserwatywnych poglądach powiedziałbym, że należy wrócić do tradycyjnego kanonu, jednak muszą być pewne lektury, nauczanie historii i tak dalej, i tak dalej. I ja wprowadzę jako, powiedzmy, hipotetyczny minister edukacji pewne zmiany. Potem przyjdzie następny minister, tamte zmiany nie zostaną do końca odwrócone, prawda, i tak dalej. Więc jakby problem polega na tym, moim zdaniem, że za dużo jest centralizacji w polskiej szkole, za dużo jest papierologii i przede wszystkim za mało jest, według mnie, korzystania z doświadczenia nauczycieli, którzy rzeczywiście to doświadczenie posiadają. To znaczy, rzeczywiście tak jest w tej chwili, że nauczyciel, który ma na przykład olimpijczyków, którego uczniowie osiągają doskonałe wyniki, ale także nauczyciel, który doskonale na przykład sobie radzi z problemami wychowawczymi, który ma dobry kontakt z młodzieżą i tak dalej, jego tak naprawdę w sensie takiego statusu zawodowego od nauczyciela, który po prostu przychodzi do szkoły i odklepuje swoje lekcje na zasadzie otwieramy podręcznik, czytamy tekst, robimy zadanie numer 1, numer 2 i numer 3 i idziemy do domu. Tak naprawdę nic nie różni tych dwóch nauczycieli. To znaczy na przykład system awansu zawodowego nauczycieli w Polsce to jest de facto system, który stał się, tak jak powiedziałem wcześniej, składaniem pewnych ofiar na ołtarzu tego biurokratycznego bożka, ale w efekcie ten awans zawodowy się osiąga po prostu osiągając pewien staż pracy, prawda? Po roku staje się nauczycielem kontraktowym, po kilku latach już można być nauczycielem mianowanym, po następno kilku latach nauczycielem dyplomowanym. Nie zdarza się na przykład sytuacja, że ktoś, ja przynajmniej o takiej sytuacji nie słyszałem, na pewno jakieś pojedyncze wypadki były, ale mówię o praktyce z punktu widzenia nauczyciela. Nie zdarza się sytuacja, że ktoś oblewa na przykład egzamin na następny stopień awansu zawodowego. Trzeba dostarczyć dokumentację, która często jest kopiowana od kolegi, który wcześniej, rok wcześniej ten sam proces przechodził. Natomiast no, to jest główny czynnik, który wpływa na zróżnicowanie tego, jakie zarobki nauczyciele posiadają. I to jest moim zdaniem duży problem. To znaczy, że mamy system, który właściwie no, nie różnicuje nauczycieli tych, z których na przykład doświadczeń można by korzystać, którzy na przykład mogliby też doszkalać innych nauczycieli, być w jakichś ciałach, które właśnie decydowałyby o kształcie edukacji, czy o tym, w jakim kierunku będzie ta edukacja dalej zmierzać. Natomiast mamy system, który tak no, powtarzamy teraz po raz kolejny. To znaczy wymagania są przede wszystkim biurokratyczne, pisanie jakichś raportów i takie są tego efekty. Maciej Kożuszek powiedział, że można wyobrazić sobie sytuację, w której minister edukacji taki, a nie inny minister edukacji tworzy taki, a nie inny kanon lektur. Pamiętamy zresztą spory tego typu, gdzie jedna strona sporu politycznego mówiła, że powinni być tacy autorzy w tych lekturach i takie lektury. Inni mówią, że powinni znajdować się inni, ale problem jest chyba jeden szczebel wyżej. To znaczy, zanim zdecydujemy, jaki jest kanon lektur, to musimy spowodować, żeby w ogóle ktoś te lektury czytał, zanim to nastąpi. Raz jeszcze, do kogo to jest pytanie? Kto powinien pomóc polskim uczniom? Kto powinien pomóc w polskich szkołach na przykład wyplenić no, ten zwyczaj czytania bryków albo oglądania skrótów ważnych tekstów kultury, zapoznawania się z nimi, bo przecież ten problem narasta, funkcjonuje od lat. Dziś ma jakieś potężne wymiary, a to przecież bezpośrednio wpływa na jakość tej wiedzy, na jakość tej edukacji, jaką uczniowie uzyskują, panie profesorze, panie ministrze. No to można odpowiedzieć wychodząc z pewnego konkretu z dnia dzisiejszego. Jednym z powodów, bo tutaj powodów jest multum i to dotyczy jakby sytuacji kultury współczesnej, która się przekłada na funkcjonowanie szkoły i programów nauczania. Ale co zmieniono? Zmieniono model egzaminów po ósmej klasie, po tej nowej ósmej klasie w ten sposób, że na tych egzaminach z języka polskiego pyta pan o lektury, rzeczywiście
rzeczywiście to był gorący przedmiot wielkiej walki, pojawiły się pytania otwarte. To znaczy, że teraz, żeby zdać egzamin, trzeba zdać treść lektur. To znaczy, będą to odpowiedzi, które można udzielić tylko wtedy, jeśli lekturę przeczytało. No, proszę sobie wyobrazić, że szereg lat pytania były zamknięte. Odpowiedź zawierała się w samym pytaniu, w związku z czym i nauczyciele, i uczniowie zauważyli, że żeby taki egzamin zdać, lektur znać nie trzeba. Wystarczą bryki, wystarczy... Nauczyciele to wiedzą i uczniowie to wiedzą, wszyscy wszystko wiedzą i co? I trwa to tak latami? I to tak trwało latami do dzisiejszego dnia. Dzisiaj to zostało zmienione. Teraz mamy 70% pytań otwartych na egzaminach. No i właśnie w tym momencie mamy strajk i mamy tę, prawda, zaognioną sytuację. Pan profesor Nalaskowski, panie profesorze, pan powiedział, że polska szkoła dzisiaj jest takim przedziwnym konglomeratem, w którym są i elementy tej szkoły przedwojennej, i elementy szkoły z czasów stalinizmu, i elementy szkoły z czasów komunizmu, i elementy tych wszystkich wynalazków po 1989 roku, i że nie ma pewnej jednej spójnej myśli. Gdyby pan miał zdefiniować jeden fundamentalny, podstawowy problem, jaki jest dzisiaj w polskim systemie edukacyjnym, to jakby pan go nazwał? To znaczy, dzień dobry państwu, rzecz polega na tym, że my szkoły bardzo często wypreparowujemy z całej reszty życia społecznego. To znaczy tak, rodzice mogą nie czytać, bo to jest pokolenie już ludzi nieczytających, ale dzieci mają czytać w szkole. Rodzice mogą nie chodzić do teatru, ale dzieci mają chodzić do teatru i mają kochać teatr. Rodzice mogą powiedzieć, że nudzą się w operze, ale dzieci mają pięć zachwytu na Strasznym Dworze. W związku z tym tego typu wyrwanie szkoły jako bardzo ważnej struktury i potężnej, ogromnej struktury społecznej z reszty życia społecznego, no, powoduje takie nieporozumienia, jak w tej chwili mamy. Nasze oczekiwania są skierowane nie do tej szkoły, dlatego że ta szkoła funkcjonuje w swoim społeczeństwie. To społeczeństwo ją wzięło w cudzysłów. Od czasu, kiedy szkoła stała się mniej interesująca, a to już jest dobre, no powiedzmy 70, może 60 lat, mniej interesująca niż wszystko, co jest poza nią. Proszę pamiętać, że historia szkoły jest taka, że zaczęto uczyć dzieci analfabetyczne i szkoła była atrakcyjniejsza. Szkoła była, do szkoły się szło dlatego, żeby na przykład na wsi, że dziecko szło do szkoły, nie musiało iść do ciężkiej pracy w polu. Ta szkoła już bezpowrotnie minęła. Szkoła stała się obowiązkiem. Język polski stał się Polakiem, matematyka matmą, ale religia relą. I w tej sytuacji bardzo trudno oczekiwać od szkoły, że ona nagle zrobi się sztachetna, że będzie miała sztachetnych nauczycieli. To jest taki element takiej mimikry, takiego dostosowania się całości, zarówno oczekiwań społecznych. Nikt nie oczekuje wiele od szkoły i dlatego ludzie, kogo tam stać i ma ochotę i dba o dzieci, wysyła dzieci na korepetycje, a jeżeli ma ochotę je dobrze kształcić, to wysyła do Ameryki albo do Anglii na uniwersytety, bez względu na to, jaki one tam mają poziom, czy rzeczywiście jest to legenda. Teraz oglądamy się bardzo często, w tej sytuacji oglądamy się na szkołę fińską, wobec której narosło strasznie dużo legend, strasznie dużo nieporozumień. My żyjemy jakimś mitem szkoły fińskiej, tylko dlatego, że w bardzo wycinkowym badaniu PISA ona zajmuje wysokie miejsca w rankingach światowych, no ale teraz trzeba pamiętać, że kiedyś zajęła pierwsze miejsca, Polacy byli drudzy, także trzeba by patrzeć na to też obiektywnie i trochę inaczej, bez mitologii. Otóż problem tej szkoły polega na tym, że nasze oczekiwania, czyli tej części, która chce zmieniać Polskę, są zupełnie inne niż tych ludzi, którzy chcą żyć wygodnie i tak naprawdę sprzyjają ciepłej wodzie w kranie. No i ta szkoła, która jest bardzo, będą jej bronić, bo to jest szkoła, która nie budzi zobowiązań, która tak naprawdę, no tutaj zostanę zlinczowany, ale to nie pierwszy raz w tym tygodniu, tak naprawdę nikogo już dawno nie rozwija, że młodzież szuka atrakcji i wrażeń zupełnie poza szkołą i szkoła w tej sytuacji zaczyna reagować jak wesołe miasteczko. Chce być coraz bardziej atrakcyjna, tak? Wprowadza luz, nie wiem co tam jeszcze, polonezy równościowe czy jakieś tam inne. No chce być coraz bardziej atrakcyjna. Tymczasem szkoła to jest robota, po prostu to jest robota. To jest tak jak dla dorosłych, którzy codziennie rano wstają i idą do pracy, tak dla młodzieży i dla dzieci szkoła
to jest też rodzaj pracy. To jest prezent, który społeczeństwo otrzymują za darmo. Jeszcze do niedawna się za to płaciło ciężkie pieniądze. Z tego nas będzie historia rozliczać, a nie z tego, czy utrakcyjnialiśmy szkołę, czy piętrowo budowaliśmy, tak jak znakomicie mam profesor Waśko powiedział, zresztą jest doświadczonym menadżerem takim ogólnopolskim edukacji, przecież ministrem, więc będą nas z tego rozliczanie, z tego, czyśmy tam budowali kolejne biurokracje i tak dalej. Z tego się nigdy nie wytłumaczymy, no co, że była biurokracja dlatego, że kształciliśmy dzieci. Czy, a to, dlaczego? I tutaj jest moje podstawowe pytanie. Dlaczego na strajku nie pojawiają się dopiero późno, teraz zaczyna się to, o tym mówić i myślę na skutek tego społecznego nacisku. Zaczyna się mówić o postulatach nauczycieli co do zmiany szkoły. Z jednej strony mamy twardy, betonowy, wręcz powiedzmy zamurowany postulat 1000 i ani kroku w tył, a z drugiej strony mamy mdłe, mgliste, jakieś takie lepkie zapewnienia o tym, że my chcemy, żeby było lepiej, żeby szkoła była bardziej otwarta. No cóż, to trzeba wyjąć zamki ze szkoły i będzie bardziej otwarta. No. Pan profesor pytał ostatnio, dlaczego pomimo tych postulatów strajkowych związanych z podwyżką, jestem pewien, że każdy chciałby tej podwyżki, każdy dobrze życzy nauczycielom i chce, żeby nauczyciele zarabiali lepiej, ale pan zadawał takie pytanie, dlaczego nie pojawiały się postulaty strajków i dlaczego nie pojawiał się strajk w związku z fatalną pozycją nauczyciela w samej szkole, z fatalnymi narzędziami, które nauczyciel posiada względem rodziców, dyrektorów, względem uczniów. W istocie tak. No, nauczyciel, którzy, kiedy się mówi, że no, że szkoła jest słaba, to jest takie ogólne tłumaczenie, no bo uczniowie się nie uczą, są knajaccy, a my nic nie możemy, bo jest filozofia vita rozumita, on musi przejść do drugiej klasy, no nie chcemy, musi być jakiś tam procent promujących, muszą zdać egzamin, to musimy im podpowiadać na egzaminie i tak dalej. No i tu sobie pytanie, dlaczego z tego powodu nie strajkujecie? Mało tego, dlaczego z tego powodu nie strajkujecie właściwie przez od 30 lat? Szkoła, proszę zwrócić uwagę, wszystko się zmieniło, tylko nie szkoła, no już dawno wyrośliśmy, nie wiem, z handlu, z łóżek polowych, z disco polo, panie profesorze, i tak dalej. Skoro pan wspomina o tych czasach, ja na początku pytałem, ale spytam jeszcze raz o tę kwestię. Pan powiedział w jednym ze swoich wykładów o tym, że polska szkoła po 1989 roku, użył pan takiego porównania, no, głód, który był w czasach komunizmu, zaczęliśmy leczyć obżarstwem po 1989 roku, zamiast wprowadzenia diety, zdrowej diety, tej edukacyjnej. No i ten problem, mam wrażenie, narastał przez całe lata, no aż do tego stanu rzeczy, który jest dzisiaj. Co pan miał na myśli? Na czym polegał ten błąd popełniony w 89 roku, pańskim zdaniem? Błąd popełniony w 89 roku polegał na tym, że jak zwróciłem uwagę bo tutaj takim językiem mogą być szkoły niepubliczne, bo one, kiedy zaczęły powstać po 89 roku, one zaczynały być takim wcieleniem czy zobrazowaniem koncepcji, jakie mamy. I te szkoły publiczne, w zasadzie niepubliczne, w dużej mierze one funkcjonowały, w dużej mierze, nie wszystkie, funkcjonowały w zasadzie negacji. Są dzienniki w klasach, w szkole publicznej, reżimowej oczywiście, to u nas nie będzie. Są dzwonki, to u nas nie będzie. Są wymagania, to u nas nie będzie. Są zadania domowe, to u nas nie będzie. To jest właśnie to obżarstwo. Czyli zaczęliśmy odreagowywać to, co uznaliśmy za wroga. Tymczasem tutaj jakby nie było środowiska, łącznie ze środowiskiem naukowym, nie było środowiska, które wytworzyłoby koncepcję, nowej szkoły, niezależnie od tego, jak nam się źle działo w komunizmie, niezależnie od tego, jak fatalna czy jak dobra była szkoła międzywojenna. To nie ma znaczenia, po prostu trzeba zrobić nową szkołę, zacząć budować nową szkołę. Teraz bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, tak? Ja sobie z tym nie poradziłem, wtedy próbowałem wojować, no byłem 30 lat młodszy, tak? Miałem 32 lata, próbowałem z tym wojować. Oczywiście obraziłem się na rzeczywistość, która mnie nie posłuchała i się nie zmieniła. Założyłem własną szkołę, z którą się potem męczyłem ćwierć wieku. Maciej Korzuszek, pan profesor Nalaskowski mówi o tym, że szkoły nie da się wyciągnąć, wypreparować z całego społeczeństwa, z tego systemu, no również pewnie politolog powiedziałby, systemu politycznego, w którym funkcjonujemy, bo to też instytucje polityczne. Czy to się w ogóle da zrobić? No ten przykład dzieci, które nie czytają, bo ich rodzice nie czytają, przemawia do każdego, kto tę sytuację obserwuje. Jak to wygląda z pańskiej perspektywy nauczyciela jeszcze całkiem niedawno?
Ja uważam, że te wszystkie problemy oczywiście odgrywają ogromną rolę i jako nauczyciel miałem tego pełną świadomość, że dla moich uczniów film na YouTubie czy nowa rzecz, która gdzieś się pojawiła w mediach społecznościowych, jest dużo ciekawsze, dużo bardziej zajmujące. To w jakiś sposób także ich mentalne wszystkie zdolności angażuje i o tym oni myślą, więc trudno i każdy z nas zna to także z własnego doświadczenia, że jeżeli o czymś nie myślimy, jeżeli nie myślimy dużo o powieści jakiejś, czy o czymkolwiek innym, no to siłą rzeczy nasz umysł to słabo przyswaja. Natomiast z drugiej strony, ja zawsze miałem też takie wrażenie, że mimo wszystko ludzie tak bardzo się nie zmienili, to znaczy i miałem na to dowody, to znaczy, że młodych ludzi ciągle można zainteresować pewnymi kwestiami. Być może przeczytanie książki statystycznie, jakbyśmy na to spojrzeli, jest dzisiaj rzadsze niż było. Natomiast potrzeby są takie same, potrzeba wiedzy. Pamiętajmy też, że szkoła jest miejscem, które pod jednym względem jest bezkonkurencyjne wobec innych wszystkich przestrzeni. To znaczy jest miejscem, w którym tworzą się też więzi społeczne i kiedy nauczyciel umie dobrze wykorzystać tą właśnie potrzebę uczniów, żeby bo to jest moment, w którym oni, nie wiem, wchodzą w życie, żeby być rozpoznanym, żeby zostać zauważonym, żeby coś osiągnąć, żeby także współpracować z innymi i tak dalej, to moim zdaniem szkoła może śmiało być konkurencją dla tego wszystkiego, o czym mówimy, dla internetu. Ja też chciałem nawiązać do tego, bo jako nauczyciel jakby na tym najniższym poziomie miałem do czynienia często z tymi właśnie też tendencjami, o których mówił profesor Nalaskowski. Pamiętam, kiedyś byłem na takim szkoleniu, na którym wyszedł pan właśnie z Finlandii, notabene, i powiedział: szkoła jest jedynym miejscem na świecie, oprócz samolotu, w którym nie można używać telefonu komórkowego. I oczywiście całe potem jego szkolenie polegało na tym, jak to fantastycznie można wykorzystać telefony komórkowe. To jakby wszystko zgodnie z tą zasadą, o której mówił pan profesor. Spotkajmy ludzi młodych w tym miejscu, w którym oni są. Nie wciągnijmy ich do świata wiedzy, tylko po prostu sprawmy, żeby oni się dobrze bawili przez jakiś czas. Natomiast ja też spojrzałem na to w ten sposób. No ja sobie jestem w stanie wyobrazić jeszcze jakieś 5 lub 6 miejsc innych, w którym nie można korzystać z telefonu komórkowego. Więc to też pokazuje, w jaki sposób nie tylko kwestia rodziców, ale też zubożenie kulturowe w pewnym sensie edukatorów, że dla tego człowieka już kościół, obiad z rodziną przy stole nie spełnia tych kryteriów, Że to jest miejsce, gdzie nie można. Więc jakby też szkoła to jest miejsce jakby z punktu widzenia nauczyciela, która przeżywa inwazję co chwilę, jakichś nowych pomysłów świetnych. Ja byłem świadkiem, kiedy siedziałem z nauczycielami z 20-30-letnim doświadczeniem, z panią od biologii, która mogła uczynić lekcję ciekawą tylko dlatego, że przyniosła gałąź, prawda, z podwórka i uczniowie się zastanawiali, co to jest za drzewo, jak to działa, wszystko i tak dalej. Albo z nauczycielem, który tylko za pomocą tablicy mógł taką ciekawą lekcję polskiego przeprowadzić. I nagle oni wszyscy musieli słuchać jakiejś pani 26-letniej, która pewnie w swoim życiu przeprowadziła 10 lub 6, nie wiem, 15 godzin lekcyjnych, tylko dlatego, że jej metody były nowatorskie i ona znała aktywizujące metody uczniów, co było zresztą paradoksalne, bo nie była w stanie zaktywizować samych nauczycieli i to szkolenie, które miało nas nauczyć, jak sprawić, żeby lekcja nie była nudna, było same w sobie strasznie nudne, więc jakby to też jest zasadniczy problem, ale ja mówię, to jest tak, że jedni będą zwolennikami jednego modelu, inni innego, dlatego też moim zdaniem jak najwięcej trzeba pozostawić samym nauczycielom i jak najwięcej stworzyć dla nich przestrzeni do doskonalenia się i jak najbardziej ich wynagradzać za to, jeżeli to robią. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Andrzeja Waszko, z kolei to jest jeden punkt widzenia, to o czym te przykłady ze szkoleń, o których powiedział Maciej Kożuszek, no ale z drugiej strony lekcja ciągle ma i powinna trwać 45 minut, ciągle są dyskusje dotyczące tego, czy ona może tyle trwać i czy da się ją przeprowadzić w ten sposób, czy dyscyplina w szkołach powinna istnieć, czy nie, w jaki sposób ją egzekwować, bo przecież to są również problemy, przed którymi stają nauczyciele i przed którym stoją również, nawet jeśli sobie z tego nie zdają sprawy w czasie, kiedy są uczniami, uczniowie. Czy właśnie pomysł na ten liberalizm, to liberalne podejście do edukacji, do szkoły, to jest coś, co prowadzi nas w dobrym kierunku, panie profesorze? I to samo pytanie do pana profesora Nalaskowskiego za chwilę na koniec, ale najpierw pan profesor Waśko.
Znaczy, ja nie jestem zwolennikiem szkoły pruskiej, ani szkoły carskiej, autorytarnej, ale muszę powiedzieć, że fakt, że trudno jest wyegzekwować dyscyplinę w klasie, wynika z istniejących przepisów i ci nauczyciele, którzy dzisiaj strajkują albo nie strajkują, bo połowa nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych nie strajkuje i tam też jest pewien ciekawy temat do dyskusji, ale także rzecz niesłychanie ważna dla tego, jak w przyszłości będzie funkcjonować szkoła. No to wynika z tego, że nauczyciel nie ma narzędzi, które kiedyś miał w tradycyjnej szkole, żeby takiego niesfornego ucznia, który przeszkadza albo czasem nawet terroryzuje klasę, a nie wszedł jeszcze w konflikt z prawem, nie można go wysłać do poprawczaka, w jakikolwiek sposób utemperować. I to są czasem dramaty nauczycieli, że oni codziennie przeżywają stresy związane z takimi uczniami, którzy są panami sytuacji ze względu na istniejące przepisy. I kiedy rozmawia się z takimi nauczycielami, nawet w sprawie tego strajku, mówią tak, muszę to robić, to jest element mojej pracy, muszę zajmować się wychowywaniem również trudnych uczniów, za dodatek w wysokości, zdaje się, tam 180 zł. Z takim nauczycielem rozmawiałem ostatnio. Panie profesorze, ostatnia kwestia do pana Nalaskowskiego. Kwestia tej dyscypliny, tych mitycznych 45 minut i kolczyków wszędzie, gdzie się da, których pańskim zdaniem być nie powinno. Dlaczego? I tatuaży. Dlaczego? Dlaczego nie powinno być tatuażu? Tak. Bo mi się kojarzył z Auschwitz. Nikt o zdrowych zmysłach nie robi się tatuażu. No dobra. Natomiast jeżeli chodzi o dyscyplinę, no tak, no rzeczywiście, panie profesorze, mówię do mojego kolegi skądinąd z Narodowej Rady Rozwoju. Panie profesorze, no jest, przecież wiemy obaj, że jest różnica między szkołą przestrzegającą regulaminu i wprowadzającą elementarną obyczajność od szkoły. Jest różnica między taką szkołą, a szkołą pruską czy carską, prawda? To niekoniecznie, myślę, że ta parabola była za odległa. Ja ubiegam się o coś, żeby szkoła chociażby zaczęła przestrzegać prawa, które sama ustanowiła, czyli regulaminu. Proszę zwrócić uwagę, że ten regulamin jest ustawicznie nieprzestrzegany, że odpuszcza się głównie w tej sferze jakby przewinień czy wybryków uczniowskich, tak? Które czasami przybierają skandaliczne rozmiary i doprowadzają do płaczu mniej doświadczonych nauczycieli. Więc absolutnie tak. Otóż proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, że na przejściu dla pieszych, gdy pali się czerwone czy zielone światło, to one nie jest zaproszeniem do tego, czy chcemy sobie o tym podyskutować, tylko po prostu mamy stać albo możemy iść. Tak samo są pewne pryncypia, tak jak nie wchodzimy do wody tam, jeżeli jest tam czerwona, czy tam nie wiem, już taka czarna flaga na plaży, nie wolno i kończy i wchodzić na własną odpowiedzialność, no to jak utoniesz, to trudno, nie ma ratownika w tym czasie. Natomiast nie można od szkoły wymagać, żeby była tak totalnie permisywna, jak w tej chwili jest, żeby szkoła była popisem bezradności. Tak, bo ona wtedy nie spełnia swojej funkcji podstawowej, czyli uczenia pisania, czytania i rachowania w języku ojczystym. No. O czym i teraz, mówił? Jeżeli nie mamy na to sposobu, nadto zaczynamy na skutek rozmaitych procesów takich społecznych, pewno spoufalenia, obawiać się straszliwie rodziców, tak? Zaczynamy się obawiać rodziców i akceptujemy to, że jest wiele koślawych rozwiązań, które każą rodzicom się włączać, to znaczy ingerować w życie szkoły, a każdy rodzic będzie zawsze ingerował w imieniu swojego dziecka. Tak? Zawsze panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Aleksander Nalaskowski, edukator, pedagog, a również, może państwo nie wiedzą, gitarzysta basowy i współzałożyciel Nocnej Zmiany Bluesa, Maciej Korzuszek, nauczyciel, dziennikarz, również muzyk zwany Rozumu Bękart. Można znaleźć go również w internecie. Profesor Andrzej Waśko, który nie gra na żadnym instrumencie. Dziękuję uprzejmie, doradca prezydenta Andrzeja RP. Dyskutowaliśmy o szkole w debacie jedynki. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Do usłyszenia prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję. Była to debata jedynki.